Cześć, witajcie na naszym kanale datson.pl. Dzisiaj oczywiście sklep Fortnite'a. Dzisiaj jest poniedziałek, 27. Zostawcie łapę w górę, suba i wesprzyjcie twórcę datson.pl. Zobaczymy, co dzisiaj jest nowego, co dzisiaj będzie najfajniejszego. Piszcie w komentarzach, na co czekacie lub co wam się dzisiaj podobało. Dobra, lecimy. Ja mam problem z myszką, więc nie wiem, jak to dzisiaj będzie działać. Mam nadzieję, że będzie ok, bo mam sekundę, bo muszę to wszystko przelatywać, bo inaczej się nie da. No, na samej górze mamy karneciki. I Melo Świat, no, odbija, jak widzicie, który się pojawił już ostatnio, ale my szukamy czegoś nowego. Weekend, Lady Gaga, wszystko było w rytmie Fortnite, pojawiły się nowości i kreskówkowa kompania. Tylko jak tu wejść do tej kreskówkowej kompanii, bo nie mogę dać bliżej, a myszka mi nie działa, a tam przy tym jest jakaś lewa. O, jest, dobra, okej. Okay. Kreskówkowa kampania, pakiet kreskówkowa kampania, jak widzicie, jest dostępna. Kręcie w czarno-białe peripetie, kreskówkowej kampanii, oferta przestaje obowiązkowa 31 maja. Macie stroje, macie plecak, macie kilof, macie strój, macie plecak, macie kilof, macie lotkę. 2300 V dolców. Dobra, lecimy dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy unikalny styl. Zestaw Dragon Stalowy Jeździec. Jest to nowość w sklepie Fortnite z tego sezonu. Jak widzicie, rozdział 5, sezon 3, czyli coś już nowego z tego sezonu mamy w dzisiejszym sklepie. Jest to wypal sobie drogę wśród konkurencji. Zestaw Szkarłatny Mistrz. Tak wygląda. Mamy go w dwóch wersjach. Jest też w wersji czerwonej. Co mamy dalej? Mamy zestaw też Drakona. Drakon to się nazywa. W wersji też Lego. Oczywiście myszka mi się nie chce właśnie podłączyć. Mam problem. I kilo zumiarski siekacz. Zumiarski siekacz właśnie wygląda tak. No, fajne. Taka kierownica, do której jest przypięte po prostu ostrze. Dobra, lecimy dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy. To już chyba było ostatnio, ale mógł się mylić. Zobaczymy kolejną młotkę na mój znak. I gdzie jest mat? No, dość ciekawe. Dobra, dalej mamy lotkę niewidzialna. No, fajna. Zjawa. I ta lotka, i ten niewidzialna, i ten zjawa kilowy jest oczywiście do komando cieni za 1500. Tak, sezon pierwszy macie do wyboru w dwóch wersjach kolorystycznych. Macie też wersję Lego i mamy widoki plecak. Plecak do komando cieni. Później agent chaosu. Też w dwóch kolorystykach, ale tu bardziej maź jest niż głowa. Tak to wygląda, bardzo fajne. No na razie mi się podoba właśnie ten z tego sezonu. Ta postać, strój. A chociaż ten jest fajny. Kurde, ten chyba jest lepszy nawet. Ten mi się bardziej podoba. To na razie to jest mój faworyt. No to fajnie wygląda. To mi się podoba. Czyli agent chaosu mi się mega fajnie podoba. Bloda. Odkrywca chaosu. Jeszcze jest odkrywca chaosu. Wygląda tak. Nurek. Dobra, i tu mamy też wersję Lego. Dobra. Lecimy dalej. Co dalej mamy? Musimy przelecieć tutaj. Odpal silniki i tu mamy już suwa i później wejść na scenę. Mamy Billy, mamy sprzęt festiwalowy, mamy ścieżki dżemowe, zestaw ofert specjalnych. To jak widzicie mamy, jak to się bez myszki działa? No i tak to wygląda. No czy dzisiaj. A tak to się przyłącza. Dobra, okej. Okay. Dzisiaj mamy to, jeśli chodzi o nowości, to tylko to, co widzieliście na samej górze. A mamy Dominus GT i Diesla. A widzicie, tu musimy przełączyć sobie. I królewskie klasiki, to mamy tylko to. I to. Z nowości mamy właśnie Drakona, ale mi się bardziej podoba Agent Chaosu. Jeszcze wejdziemy na te wyróżnione, żeby na pewno niczego nie ominąć. Nie, faktycznie, bo jedynie mamy to, co wyżej, i na samej górze jest ekipa i karnet. No dobra, no to widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawcie łapę, suba i wbijamy jutro z kolejnym odcinkiem. Zostawcie komentarz, co najlepsze, czy na co czekacie i co wam się najbardziej podobało. Elo, pa.